można się od niej dowiedzieć. Dialog był pełny. Zima szlifowa nas zmienia. Wiosna, lato, jesień, zima. Cztery pory rok nasz ma. Każda różne zna zabawy. Każda co innego gra. Trzeba by nam obniżyć, ale wtedy moglibyśmy do niego mówić skurczybyk i skarus. Krwawy kapitalizm. I sekretrusek, bałwan, bur! Tu mam oraz, a głowa ma breci. Na myśl o wieczorze nie mogę usiedzieć. Będzie pięknie i miło ogromnie. Niezbyt cnotliwie, niezbyt skromnie. Podobno ptaki upadły jak ludzie, jednak bliżej są nieba. Siedzę na tyłku z rękami w kieszeniach, a duszy nie tego trzeba. Witam, przed nami krótki wywiad z zawodnikiem MKS Tumów. Co sądzisz o ostatnim meczu? Myślę, że mecz był na wysokim poziomie. Po pierwszej kwarcie nie spodziewaliśmy się końcowego rezultatu, lecz wyszliśmy na parkiet mocno zmotywowani, skoncentrowani, dobrze rozgrzani, dlatego taki wynik. A czy podobała Ci się atmosfera podczas meczu? Atmosfera była naprawdę super. Atmowska publiczność jak zwykle nas nie zawiodła, dopisała i motywowała nas do lepszej gry w obronie, a także do ustawiania akcji w ataku. A co sądzisz o sędziach ostatniego spotkania? Myślę, że sędziowanie było na dobrym poziomie i ani drużyna przyjazna, ani my nie możemy nic zarzucić sędziom. Dziękuję bardzo za wywiad i życzę dalszych sukcesów. Dziękuję. Skąd pomysł na wzięcie udziału w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy? Skąd pomysł? Słuchajcie, brałam udział w orkiestrze jeszcze jak byłam w waszym wieku, czyli wtedy stawiałam sobie pierwsze kroki. No i w tym roku postanowiliśmy tutaj wspólnie z naszymi koleżankami i kolegami zorganizować to wielkie przedsięwzięcie. No i tak jakoś udało nam się to zrobić. A czy jako organizator było to dla pani łatwe do zrealizowania, czy też wymagało wielkiej pracy i poświęcenia? Nie, no tutaj tak naprawdę najwięcej pracy wykonali właśnie Paulinka i Maciek. Także ja byłam tylko koordynatorem, ale wspierałam ich, słuchajcie, jak tylko mogłam. Także laury im się należą przede wszystkim. Jeszcze na koniec zapytam, czy pomoc poprzez wzięcie udziału daje pani jakąś satysfakcję? No oczywiście, słuchajcie, to jest... No idzie na cały świat, prawda, także... wiadomo, pomagamy i małym dzieciom, i starszym osobom. To jest pomoc bezinteresowna, ale satysfakcja gwarantowana. Polecam i mam nadzieję, że w przyszłym roku też nam się uda to zorganizować z takim rozmachem jak teraz. To dziękuję bardzo. Dziękuję również. Ja również. Pozytywne myślenie, wszystko odmieni starczy. Mi się podobał występ głównego artysty Fajlio. Było super, mega konkretnie, bardzo polecam. Są najlepsi. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy pod Muchowie. 2015 rok, 23 finał. Naprawdę polecam. Pozdrawiam wszystkich, pozdrawiam Patrycję, Klaudię i wszystkich ludzi, którzy byli pod Muchowie. I pozdrawiam Pajujo. Lubina nadziei.